stopa. Mega transporty. No jest siano, wiecie jak to jest z sianem, że jest nierówno. Ale raczej nie spadnie. A ten jeden no był popchnięty za bardzo, ale to się ogarnie. Dobra, jedziemy. Mega transporty. Nie no, po prostu znajomej sąsiadce siano zawożę i trzeba było przewieźć. Także jedziemy blisko, bo tam 5 km, ale ogarnęliśmy i lecę na chatę. Jest zestaw, 36 rolek jest założone, także no, a my w środę zaczynamy akcję łąkową. Pierwsze łąki pod kosę. Później piątek prasowanie. Jeżeli pogoda pozwoli, jutro do wuja jadę owijać żyto jeszcze owijarką. Nie wiem z ilu tam jest hektarów, ale tak około 150 rolek. Jeszcze jutro będę na usługę właśnie też jechać prasować. Na usługę, też do znajomego. No, ogarnąć temat. No i walczymy. Prasę jeszcze dzisiaj będę szykować. Ojciec jedzie na buraki pryskać, na chwasty. Ja postrzę noże. Zamówiłem 3 noże, będą na poniedziałek, także postrzę te i po prostu sobie wstawię tam w miejsca, gdzie będę wiedział, to wyciągnę tylko te najbardziej zużyte i włożę później te dobre. No i wyciągniemy spinkę. Ale pójdzie. No, także robimy mały serwis, jak co roku noże. Tutaj te są dobre, z tego dwa jeszcze były z zeszłego roku, czyli są git. No trochę jeszcze było z tego żyta w środku, a to się ładowarką zgarnie. No, powyciągane są. Dzisiaj już jest poza lekano, bo jest 18:30, więc zrobię tak, że po prostu te sobie uszykuję do ostrzenia, a po prostu wytypowałem 3 noże, które były najbardziej zużyte, sobie porównałem, bo to łatwo przystawić. Plus jeszcze przystawiłem jeszcze do tego noża, do tych noży z zeszłego roku. No to faktycznie one widać, że są po 5 sezonach, a tamte tylko po jednym. Ale co nie zmienia faktu, że one po 5 sezonach to i tak wyglądają dobrze. Także materiał no jednak tamte klasa. Ale no 170 brutto nóż kosztuje. Także 3 kupię noże, będzie na ten sezon. Jeden był wyszczerbiony i 2 takie dość już mocno zjedzone, więc tak. O, więc po prostu tak systematycznie z roku na rok po prostu co kilka noży. Czy są 3? 18 noży jest razem. No, także w zeszłym sezonie 2, teraz wymienię 3. Dam je pewnie w środek gdzieś bardziej, tak co drugi. No a tamte będą naostrzone i no i wiadomo, te najbardziej zużyte będą na bokach, bo przez boki idzie jednak najmniej materiału, najwięcej idzie przez środek i trzeba tak właśnie pokombinować. No, dzisiaj siałem, więc o Jezu, ciężka robota dzisiaj szła, w ogóle ciężko idzie. Chciałem najpierw zmienić noże w kosiarce, zmieniłem jeden i tak patrzę, kurde, przecież one są trochę te od kosiarki z zeszłego roku. Były gdzieś takie, a te są kurna takie. Jednego już przykręciłem, ale no zobaczymy, no.
muszę popatrzeć jeszcze, czy faktycznie są jeszcze inne wersje. Po prostu może kupiłem po prostu inne. No nic. No ja dzisiaj składam to, noże zanoszę na warsztat i jutro będziemy ogarniać. Nie będę maskany stres, ale mam to sejmą. Zginę z satysfakcją, oni z dziurą w duszy zginą. No, ostrzymy noże. Widzicie? Daje to. Naprawdę, bo one już mają 5 sezonów i chodzą, nie? I tak wygląda przed ostrzeniem. No. A tak wygląda po ostrzeniu. Jest różnica. No, także i jeszcze to sobie te trzy, co będę wymieniał, nie zdążyły przyjechać. Na poniedziałek będą, to dopiero wymienię, jak teraz zrobię. No a tata jeszcze tam miesza na jutro, bo na liście flagowe, no nie wiem, czy na liście flagowe, ale dzisiaj na buraki pryskał, więc będzie teraz czyściej opryskiwać. Późna pora, zapalę światło. No późna, 21 jest, ale zwykle tak późno nigdy nie robimy, nie? No i walczymy. Noże naostrzone. Sobie lampę zapaliłem. 22 chyba. O. Tam jeszcze dużą lampę też zapaliłem. Z racji na to, że ja jutro chcę bardzo dużo owinąć i sprasować jeszcze, to ja muszę już mieć tą prasę uszykowaną, więc chyba dzisiaj jeszcze siano woziliśmy i tak dalej, więc zabrałem się za to dopiero po 19, także no, walczymy. Będę tutaj starał się założyć te noże z większym lub mniejszym skutkiem, ale raczej się uda, bo już to robiłem dwa razy czy trzy razy. Także tylko pamiętam, że się denerwowałem bardzo przy tym, więc może dzisiaj się nie będę denerwował, bo jednak to musi idealnie tam pasować. No, ale zrobię. Pokazuję, objaśniam. 23 i ogarnąłem. Powiem tak, dosłownie 10-15 minut zajęło mi zakładanie wszystkich tych noży na środku. Widzicie, czy nie widzicie? Ale ten i ten, czysta katorga, 40 minut kułem. No nie mogłem go wsadzić, cały czas mi gdzieś wybijał się. Nie było miejsca, bo ten rotor jest blisko, trzeba było, musiałem 2-3 razy odpalać ciągnik, obracać rotor, ale się udało. Już zablokowane są, zaraz podnoszę podłogę. Jutro tylko nasmarować i można jechać. Także trochę tych prac takich wykończeniowych, bo to jednak prasa, no zawsze trzeba na sezon przygotować. My tam zawsze mamy przygotowaną. Ona już jest przed sezonem wyczyszczona, raczej po sezonie wyczyszczona. Także no jedyna rzecz to tutaj musimy, wiecie, jakieś usterki co są porobić, noże naostrzyć, nasmarować i wio. No i teraz ten jeden łańcuch jutro skrócimy. Jak się okaże, że będzie nadal trzaskał, to wymienimy go. I co? Było niezalecane niby skracanie, a zrobiliśmy tak już z jednym, jest ok. No i te dławiki tutaj muszą... Nie wiem, czy ktoś się zna na tym, czy tu są w tych siłownikach jakieś dławiki w środku. Bo po prostu ona wcześniej tak nie miała, a teraz po prostu mi często spada. Spada. Po prostu jak zrobię wolny spływ, to ona kiedyś sobie powoli spływała, a teraz praktycznie zbuch. To już pewnie widzieliście na którymś filmie, już wam pokazywałem. I tu założyliśmy... Tu będzie widać może. No nie widać, ale jest zawór ten... jak to się nazywa? Dławik jest, nie? Taki ręczny. Tylko że to jest dławik jednostronny. I ona teraz opuszcza wolniej, ale podnosi się tak jak podnosiła szybko. A podejrzewam, że wszystko jest tu rozwiązane jakoś w środku. Bo jakby maszety były zepsute, to by ciekło z nich, nie? A tu nic się nie dzieje, więc gdzieś muszą być jak w środku dławiki, jak ktoś wie. Niech mi da znać.